program, który dla danej liczby całkowitej z zakresu inta, czyli liczby tutaj całkowitej w Javie, sprawdzi, czy dana liczba jest nieparzysta. Więc jak to zrobić? Za pomocą skanera odczytujemy sobie daną liczbę, czyli skaner służy do odczytu danych liczb. I teraz tutaj mogę zrobić komunikat podaj liczbę. I teraz tutaj robię number równa się scanner.nextint. I teraz, żeby sprawdzić resztę zdzielenia, mamy procent, czyli number modulo 2 równa się 1. To pokazuje mi liczba nieparzysta. A w przeciwnym wypadku jest to liczba parzysta. Czyli procent 2 to jest reszta zdzielenia przez 2. Liczba nieparzysta to jest taka, która nie dzieli się przez 2, czyli nie ma reszty 0, więc wtedy jest liczba nieparzysta, a w przeciwnym wypadku liczba parzysta. No i teraz tak jak zawsze klientowi się pokazuje, czyli o, tutaj mamy pewne przypadki, dla których działa. Na chwilę się ten program uruchamia, więc podaję liczbę 8, więc mam liczbę parzysta. Podaję liczbę, już sekundę, chwilę się buduje. Podaję liczbę 9, więc liczba nieparzysta. Więc wydaje nam się, że ten program działa dobrze. Natomiast nie jest to prawda, ten program nie działa dobrze według tej treści zadania. Więc wpiszcie w komentarzu przypadki, dla których myślicie, że ten program nie działa poprawnie.